Rozdział XVI. Wroński nie zaznał nigdy rodzinnego życia. Matka jego była za swych młodych lat światową lwicą i miała jeszcze za życia męża, a szczególniej po jego śmierci parę romanszów, znanych powszechnie całemu światu. Ojca swego Wroński prawie że nie pamiętał. Wychowanie odebrał w korpusie paziów. Skończywszy szkołę jako młody, elegancki oficer, Wroński od razu zaczął pędzić życie zwykłym trybem bogatych petersburskich wojskowych. Chociaż bywał w petersburskich salonach, wszystkie jednak jego miłosne sprawy miały miejsce poza ich obrębem. W Moskwie po raz pierwszy odczuł pochulaszczym i pełnym uciech petersburskim życiu cały urok miłej, niewinnej, należącej do świata młodej dziewczyny, która pokochała go. Na myśl mu nawet nie przyszła, aby mogło być co złego w stosunku jego do Kitty. Na balach przeważnie z nią tańczył i często bywał w domu szczerbackich. Rozmawiał z nią o tym, o czym zwykle rozmawia się z pannami w salonie. To jest o niczym, lecz temu nic mimowoli nadawał szczególny dla niej wyraz. Pomimo to, że nie powiedział jej nic takiego, czego nie mógłby powiedzieć jej przy wszystkich, spostrzegał, że Kitty coraz bardziej i bardziej staje się zależną od niego. I czym więcej się o tym przekonywał, tym mu było przyjemniej i tym bardziej Kitty podobała się mu. Wroński nie wiedział, że postępowanie jego względem Kitty ma określoną nazwę. Że nazywa się rozkochiwaniem w sobie panien, bez zamiaru żenienia się z nimi i że postępowanie takie jest jednym ze złych uczynków, które młodzież w jego rodzaju zwykle pozwala sobie popełniać. Wroński miał się za wynalazcę tej przyjemności i był zachwycony swym wynalazkiem. Zdziwiłby się bardzo, gdyby był dzisiejszego wieczoru świadkiem rozmowy jej rodziców, gdyby zapatrywał się na to z punktu widzenia jej rodziny i gdyby dowiedział się, że unieszczęśliwi Kitty, jeśli nie ożeni się z nią. Zdziwiłoby go to bardzo, i nie chciałby dać temu wszystkiemu wiary. Nie uwierzyłby, że to, co jemu i bardziej jeszcze jej sprawia taką ogromną przyjemność, może być nieuczciwym z jego strony. Żadną zaś miarą nie mógłby uwierzyć, że powinien ożenić się z nią. Ożenienie nie przedstawiało mu się nigdy jako możebność, gdyż nie tylko nie lubił rodzinnego życia, lecz stosownie do poglądów kawalerskiego kółka, wśród którego obracał się, w rodzinie, a szczególniej w mężu, wyobrażał sobie zawsze coś nudnego, wrogiego. A szczególniej, choć Wrońskiemu i przez myśl nie przeszło o czym rozmawiał książę z księżną, wyszedłszy jednak tego wieczoru od Szczerbackich, poczuł, że ten duchowy, tajemniczy związek istniejący między nimi a Kitty utrwalił się dzisiejszego wieczoru do tego stopnia, że należy coś przedsięwziąć. Lecz co należało i co można było przedsięwziąć, Wroński nie mógł się domyślić. To i dobrze. Myślał, wracając od Szczerbackich, czując się jak zawsze po spędzonym u nich wieczorze rześkim i wesołym, to czego przyczyniło się, że w ciągu całego wieczoru nie palił. To i dobrze, że ani ja, ani ona nie powiedzieliśmy nic, lecz tak rozumieliśmy się nawzajem w tej nieuchwytnej rozmowie spojrzeń, że dzisiaj wyraźniej niż kiedykolwiek powiedziała mi, że mnie kocha. Jak szczerze i przede wszystkim z jakim zaufaniem. Sam siebie zaczynam uważać za lepszego. Czuję, że mam serce i że we mnie jest dużo dobrego. Te śliczne, rozkochane oczy. Gdy powiedziała i bardzo, to i cóż? I nic? Dobrze mi jest. I jej również. I Wroński zaczął myśleć, gdzie najlepiej przepędzić resztę wieczoru. Przed jego myślą miejsca, dokąd mógłby pojechać. Klub? Partia Bezika? Szampańskie z Ignatowym? Nie, nie pojadę. Chateau de Fleur? Zastanę tam obłońskiego, Kuplety? Kankana? Nie, już mi się to wszystko sprzykrzyło. Za to właśnie lubię Szczerbackich, że w ich domu sam lepszym się staje. Pojadę wprost do siebie. Przyjechawszy do hotelu Udyso, poszedł od razu do swego numeru. Kazał podać sobie kolację i po chwili, rozebrawszy się, zaledwie zdążył położyć głowę do poduszki. Zasnął mocno. Rozdział 17. Na drugi dzień o jedenastej rano Wroński wyjechał na petersburski dworzec na spotkanie matki. Pierwszą osobą, na którą natknął się na stopniach szerokich schodów, był Obłoński, który również spodziewał się siostry, mającej przyjechać tym pociągiem. Witam, jaśnie hrabiego zawołał Obłoński. A ty po kogo Ja po matkę uśmiechając się, jak i wszyscy przy spotkaniu się z Obłońskim odpowiedział Wroński, uścisnąwszy go za rękę i razem z nim wchodząc na schody. Spodziewam się dzisiaj jej przyjazdu z Petersburga. Czekałem na ciebie do drugiej w nocy dokądżeś pojechał od Szczerbackich? – do domu. Odrzekł Wroński. Tak mi jakoś co prawda było przyjemnie po wieczorze spędzonym u Szczerbackich, że nie chciało mi się już nigdzie jechać. Poznaję bystre konie po ich nozdrzach, zakochanych zaś młodzieńców po ich oczach, zadeklamował Stepan Arkadiewicz zupełnie tak samo jak wczoraj podczas rozmowy z Lewinem. Wroński uśmiechnął się, dając tym uśmiechem do zrozumienia, że nie zapiera się bynajmniej, lecz od razu zaczął mówić o czym innym. A ty na kogo czekasz? Zapytał. Ja? Ja na ładną kobietę. Odparł Obłoński. No, no. Oni słaki qui m'aille Na moją siostrę Annę Kareninę. Na Kareninę? Znasz ją? Zdaje się, że znam. A może nie? Doprawdy nie pamiętam. Odparł Wroński, zamyślając się i przypominając sobie wraz z nazwiskiem Kareninej kogoś nudnego i przesadzonego. Lecz Aleksieja Aleksandrowicza, mego znakomitego szwagra, na pewno znać musisz. Cały świat go zna. Znam go ze słyszenia i z widzenia. Wiem, że jest to człowiek rozumny, uczony, bardzo pobożny, lecz wiesz, dobrze, że nie znam się nad tym. Not in my line, odpowiedział Wroński. Jest to doprawdy człowiek zasługujący na uwagę pod każdym względem. Trochę konserwatysta, lecz nadzwyczaj dobry, zauważył Stepan Arkadiewicz. Zacny człowiek. Tym lepiej dla niego, rzekł Wroński, uśmiechając się. – A przyszedłeś i ty tutaj? – zwrócił się do starego, wysokiego lokaja swej matki, który stał przy drzwiach. – Chodź tu bliżej. Wroński w ostatnich czasach okazywał Obłońskiemu nie tylko przyjaźń, jak i wszyscy, lecz był dla niego szczególnie serdecznym, gdyż w wyobraźni swej łączył go z Kitty. – Urządzamy w niedzielę kolację dla Diwy? – zapytał z uśmiechem Wroński Stepana Arkadiewicza, biorąc go pod rękę. – Masz rozumieć. Ja zbieram składki. Czy poznałeś wczoraj mego przyjaciela Lewina? Zapytał Stepan Arkadiewicz. A jakże? Ale on jakoś prędko odjechał. Bardzo porządny chłopak, mówił w dalszym ciągu obłoński. Nieprawdaż? Nie wiem dlaczego, odpowiedział Wroński. Ale wszyscy mieszkańcy Moskwy z wyjątkiem ma się rozumieć tych, z którymi rozmawiam, dodał żartem. Są nieco opryskliwi. Zawsze zdaje mi się, że ciągle stają dęba, gniewają się, jakby chcieli dać do poznania w istocie masz rację. Odpowiedział Stepan Arkadiewicz, śmiejąc się wesoło. Prędko pociąg nadejdzie? Zapytał Wroński przychodzącego urzędnika kolejowego. Już niedługo, odpowiedział urzędnik. Nadejście pociągu dawało się coraz bardziej zauważyć z przygotowań na stacji. Zbiegania tragarzy, z ukazania się żandarmów i urzędników, z coraz liczniej przybywającej publiczności. Przez zasłonę mroźnej mgły widać było robotników w kożuchach, w miękkich filcowych butach, jak przychodzili przez szyny. Z dala dawało się słyszeć gwizdanie lokomotywy i przesuwanie jakiegoś ciężaru. Nie, odezwał się po chwili Stepan Arkadiewicz, któremu chciało się bardzo opowiedzieć Wrońskiemu o zamiarach Lewina co do Kitty. Nie, tyś źle ocenił mego Lewina. Jest to człowiek nadzwyczaj nerwowy i czasami bywa naprawdę nieprzyjemnym, lecz za to też czasami jest nadzwyczaj przyjemnym. Ma dobrą, poczciwą duszę i prawdziwie złote serce, lecz wczoraj miał swoje szczególne powody. Mówił ze znaczącym uśmiechem Stepan Arkadiewicz, zapominając zupełnie o szczerym współczuciu, jakie wczoraj miał dla przyjaciela, i mając obecnie zupełnie takie same, tylko dla Wrońskiego. W istocie miał swoje szczególne powody. Mógł wczoraj być albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo nieszczęśliwym. Wroński zapytał wprost: Cóż takiego? Czy może się oświadczył wczoraj swej Belser? Być może. Odpowiedział Stepan Arkadiewicz. Tak mi się coś zdawało wczoraj. Jeśli odszedł wcześniej i był w złym humorze, to zapewne tak. Dawno jest już zakochany, i żal mi go bardzo. Tak, zresztą zdaje mi się, że księżniczka może liczyć na lepszą partię, odrzekł Wroński. Jest to rzeczywiście przykre położenie. Dlatego też większość przekłada znajomości z Klarami, gdyż tam niepowodzenie dowodzi tylko, że ci zabrakło pieniędzy, a tutaj chodzi o Twoją godność. Ale oto i pociąg już nadchodzi. W istocie z dala słychać było świst lokomotywy. Wkrótce peron cały zadrżał. Wzdłuż niego przebiegła lokomotywa, wyrzucając kłęby pary, opadającej w tej chwili na dół z powodu silnego mrozu. Na lokomotywie widać było kłaniającego się, obwiązanego i zciniałego od mrozu maszynistę. Za tędrem biegł wagon z bagażami i z wyjącym psem. W końcu zaś, kołysząc się lekko przed zatrzymaniem, ukazały się pasażerskie wagony. Konduktor gwizdnął, nim pociąg zatrzymał się, wyskoczył na peron z wagonu, a za nim zaczęli wychodzić niecierpliwsi pasażerowie. Oficer gwardii, trzymający się nadzwyczaj prosto i spoglądający surowo dookoła, kupczyk z torbą podróżną, wesoło uśmiechający się i chłop z workiem na plecach. Wroński, stojąc koło Obłońskiego, przypatrywał się wagonom i pasażerom i zupełnie zapomniał o matce. Czuł się podnieconym i uciśnionym tym, co usłyszał od Stepana Arkadiewicza o Kitty. Wyprostował się i oczy błyszczały mu szczęściem. Był pewnym, że jest zwycięzcą. Hrabina Wrońska znajduje się w tym przedziale rzekł konduktor podchodząc do Wrońskiego. Odezwanie się konduktora oderwało go od marzeń i kazało mu przypomnieć sobie o przyjeździe matki i o mającym nastąpić spotkaniu. Wroński w głębi duszy matki nie szanował i nie kochał jej, nie zdając sam sobie z tego sprawy, chociaż stosownie do pojęć towarzystwa, w którym się obracał, i stosownie do wychowania, jakie odebrał, nie mógł wyobrazić sobie innych stosunków względem matki, jak tylko w najwyższym stopniu pełnych szacunku i czułości synowskiej. I to tym bardziej pełnych szacunku i czułości synowskiej, im mniej w istocie ją kochał i szanował. A rozdział 18. Wroński poszedł za konduktorem do wagonu i, wchodząc do przedziału, w którym siedziała matka, zatrzymał się, aby przepuścić wychodzącą damę. Ze zwykłym taktem światowego człowieka, z jednego tylko przelotnie rzuconego na nią spojrzenia, Wroński poznał, że wychodząca kobieta należy do wyższych sfer towarzyskich. Skłonił się jej i wszedł do przedziału, lecz zdawało mu się, że musi raz jeszcze na nią spojrzeć. Nie dlatego, że była bardzo ładną, nie dlatego, że była pełną uroku rozwianego w całej postaci, lecz dlatego, że w wyrazie jej twarzy, w chwili gdy przechodziła koło niego, było coś szczególnie ujmującego i pociągającego. W chwili, gdy Wroński obejrzał się, ona również odwróciła głowę. Pełne blasku szare oczy, które z powodu gęstych rzęs zdawały się być ciemnymi, z przyjazną uwagą zatrzymały się na jego postaci, jak gdyby poznawały go. I zaraz przeniosły się na przechodzący koło wagonu tłum, widocznie szukając kogoś. Wroński zdołał zauważyć w tym przelotnym spojrzeniu wyraz oczekiwania grający na jej twarzy, w błyszczących jej oczach i zaledwie dostrzegalny uśmiech na rumianych jej wargach. Wroński wszedł do wagonu. Matka jego, sucha staruszka z czarnymi oczyma, przymrużyła oczy, przypatrując się synowi i uśmiechała się. Podniósłszy się z kanapy i oddając pokojówce woreczek ręczny, podała synowi drobną suchą rękę i objąwszy go za szyję pocałowała w twarz. Czyś odebrał depeszę? Zdrów jesteś? Jakże mama dojechała? zapytał syn, siadając koło matki i mimo woli przysłuchując się kobiecemu głosowi dającemu się słyszeć z za drzwi wagonu. Froński wiedział, że to jest głos tej damy, którą spotkał przy wejściu. Nie mogę się jednak zgodzić z panem? mówił głos kobiecy. Petersburski pogląd, proszę pani. Nie petersburski, a po prostu kobiecy. Odrzekła. Niech pani pozwoli pocałować swą rączkę. Do widzenia, Iwanie Piotrowiczu. Zobacz pan, czy nie ma tu mego brata i przyśli go do mnie. Mówiła nieznajoma już w drzwiach i znów weszła do przedziału. Znalazła pani swego brata? Zapytała Wrońska, zwracając się ku wchodzącej damie. Wroński dopiero teraz przypomniał sobie, że to była Karenina. Brat pani znajduje się na stacji, odezwał się wstając z kanapy. Niech mi pani wybaczy, że mnie nie poznał, ale znajomość nasza była bardzo krótką, mówił kłaniając się jej. Że pani pewno nie pamiętała o niej. O nie, odpowiedziała. Poznałabym pana w każdym razie, gdyż z matką pańską przez całą drogę, zdaje się, rozmawiałyśmy tylko o panu. Rzekła, dozwalając na koniec ożywieniu, które ją ogarniało, opromienić twarz uśmiechem. A brata mego jak nie ma, tak nie ma. Zawołaj go, Alesza, zwróciła się do syna hrabina. Wroński wyszedł na peron i zawołał. Obłoński, tutaj. Karenina jednak nie czekała na brata, lecz zobaczywszy go z dala, lekkim krokiem wybiegła z wagonu. Gdy brat zbliżył się do niej, Karenina ruchem, który uderzył Wrońskiego swą siłą i gracz się objęła brata lewą ręką za szyję, przycisnęła go do siebie i serdecznie pocałowała. Wroński patrzył na nią wciąż i uśmiechnął się nie zdając sobie sprawy, z czego się uśmiecha. Lecz gdy przypomniał sobie, że matka czeka na niego, wszedł znów do wagonu. — Czy zauważył, jaka to sympatyczna osoba? — zapytała hrabina syna. — Mąż posadził ją razem ze mną. Całą drogę rozmawiałyśmy. A o tobie powiadają... — Wofil le parfait amour. to mien, mon cher, to Nie wiem, o czym mama myśli — chłodno odpowiedział syn — Wychodźmy już, mamą. Karenina znów weszła do wagonu pożegnać się z hrabiną. Znalazłaś pani syna, hrabino, a ja brata? Wesoło odezwała się. Wszystkie moje historie wyczerpały się. Nie miałabym już nic więcej do opowiadania. No co, to to nie odpowiedziała hrabina. W towarzystwie pani mogłabym objechać świat i przez chwilę nie nudziłabym się. Pani należysz do tych sympatycznych kobiet, z którymi i porozmawiać i pomilczeć jest prawdziwą przyjemnością. Zaś o syna swego niech się pani przestanie martwić. Nigdy nie rozłączać się. Nie można. Karenina stała spokojnie, trzymając się nadzwyczaj prosto i oczy jej uśmiechnęły się. Anna Arkadiewna, odezwała się hrabina, zwracając się ku synowi. Ma ośmioletniego synka, z którym nigdy dotąd nie rozłączała się i martwi się obecnie, że zostawiła go samego. Przez cały czas rozmawiałyśmy z księżną. Ona o swoim synu, a ja o swoim. Rzekła Karenina i twarzy jej opromienił uśmiech. Uśmiech, w którym malowało się dużo życzliwości dla niego. Zapewne znudziła panią ta rozmowa, odpowiedział zaraz Wroński na piłkę kokieterii rzuconą mu. Lecz widać było, że Karenina nie chce przedłużać rozmowy prowadzonej tym tonem i znów zaczęła rozmawiać ze starą hrabiną. Dziękuję pani bardzo. Nie zauważyłam, jak minęła mi cała droga. Do widzenia, hrabino. Do widzenia, kochana pani, odpowiedziała hrabina. Niech mi pani pozwoli pocałować swą śliczną twarzyczkę. Mówię szczerze, jak stara, żem pokochała panią. Nieszczerość dawała się słyszeć w słowach hrabiny, jednak Karenina uwierzyła im widocznie i ucieszyła się nimi. Zarumieniła się, nachyliła, nadstawiła swą twarz hrabinie. Po chwili wyprostowała się i podała Wrońskiemu rękę z uśmiechem, który zdawał się falować między wargami a oczyma. Wroński uścisnął podaną mu drobną rączkę, a energiczny ruch, którym ona mocno i śmiało potrząsnęła jego rękę, ucieszył go nadzwyczajnie. Po chwili Anna wyszła prędkim krokiem z wagonu. Nadzwyczaj sympatyczna, zauważyła po raz drugi hrabina. Tego samego zdania był i syn jej, który przeprowadzał kareninę oczyma, dopóki zgrabna jej figura nie znikła w tłumie napełniającym peron. Przez okno widział, jak podeszła do brata, wzięła go za rękę i z werwą zaczęła z nim rozmawiać. Wroński był pewnym, że rozmowa ta nie miała żadnego związku z nim. Pomimo to, widok Anny rozmawiającej z Obłońskim był przykrym dla niego. Jakżeż tam ze zdrowiem mamy? zapytał powtórnie, zwracając się ku matce. Dobrze, zupełnie dobrze. Aleksandr był bardzo serdeczny, i Marii również taka jest miła. I znów zaczęła opowiadać o tym, co ją najwięcej interesowało. O chrzcinach wnuka, na które jeździła do Petersburga i o względach, jakie cesarz okazywał jej starszemu szynowi. Oto i Wawrzyniec. Odezwał się Wroński, poglądając przez okno. Teraz, jeśli mama sobie życzy, możemy już iść. Stary kamerdyner, który jeździł zawsze z hrabiną, wszedł do wagonu i zameldował, że kareta już czeka. Hrabina podniosła się do wyjścia. Chodźmy, ludzi już niewiele, rzekł Wroński. Pokojówka wzięła woreczek i pieska, kamerdyner zaś i tragasz, resztę rzeczy. Wroński podał matce rękę. W chwili, gdy wychodzili z wagonu, kilku ludzi z przestraszonymi minami przebiegło koło nich. Przebiegł też i zjadowca stacji w swej niezwykłego koloru czapce. Widać było, że stało się coś niezwyczajnego. Ludzie biegli ku końcowi pociągu. Co? Co? Gdzie? Rzucił się, przejechało go! Słychać było wołanie w biegnącym tłumie. Stepan Arkadiewicz z siostrą zawrócili się, unikając wmieszania się w biegnący tłum i zatrzymali się koło wagonu. Panie weszły do wagonu, a Wroński i Stepan Arkadiewicz poszli dowiedzieć się o szczegółach wypadku. Stróż, nie wiadomo czy był pijanym, czy też obwiązał się zanadto z powodu zimna, nie zauważył, że pociąg zaczął cofać się i dostał się pod koła, którego zmiażdżyły. Wroński i Obłoński nie zdążyli jeszcze wrócić, gdy panie dowiedziały się już wszystkiego od kamerdynera. Obłoński i Wroński widzieli obydwaj okaleczonego trupa. Po Obłońskim widać było, że wypadek wywarł na nim nadzwyczaj przykre wrażenie. Marszczył się i zdawało się, że lada chwila zacznie płakać. Straszna rzecz. Dobrze stało się, Anno, żeś nic nie widziała. Zaledwie zdołał wymówić. Wroński nic nie mówił. Piękna twarz jego była poważną, lecz zupełnie spokojną. Gdybyś była, hrabino, widziała, mówił Stepan Arkadiewicz. Żona jego tam była. Rzuciła się na ciało. Powiadają, że żywił bardzo liczną rodzinę. Straszny wypadek. Czyż nie było można przyjść im z pomocą? Zapytała szeptem Karenina. Wroński spojrzał na nią, po czym zaraz wyszedł z wagonu. Zaraz wrócę mamą, rzekł, zwracając się we drzwiach ku matce. Po upływie paru minut, gdy Wroński wrócił, Stepan Arkadiewicz rozmawiał już z hrabiną o nowej śpiewarce, a hrabina z niecierpliwością spoglądała na drzwi, oczekując nadejścia syna. Chodźmy już teraz, rzekł Wroński, wchodząc. Wszyscy wyszli razem. Wroński szedł naprzód z matką, za nimi szła karenina z bratem. Przy wyjściu podszedł do Wrońskiego zawiadowca stacji, który dopędził ich. Pan był łaskaw wręczyć memu pomocnikowi dwieście rubli. Upraszam o powiedzenie mi, dla kogo je pan przeznacza dla wdowy po zabitym, odpowiedział Wroński. Nie rozumiem, po co pan się pyta. Dałeś? Zawołał obłoński i, przyciskając rękę siostry, dodał po cichu. Jak to szlachetnie z jego strony. Moje uszanowanie, hrabino. Stepan Arkadiewicz i Anna zatrzymali się na chwilę, szukając oczyma służącej. Gdy wyszli przed dworzec, kareta Wrońskich już odjechała. Ludzie tłoczący się przy wyjściu rozmawiali o wypadku. Straszna śmierć, odezwał się jakiś jegomość. Podobno przecięło go na pół. A mnie się zdaje, że właśnie lekka, gdyż natychmiastowa, zauważył drugi. Przecież nie zachowują środków ostrożności, rzekł ktoś trzeci. Karenina siadła do karety i Stepan Arkadiewicz zadziwił się, zauważywszy, że wargi jej drgają i że z trudnością powstrzymuje łzy. Co się stało, Anno? Zapytał, gdy odjechali już kawałek drogi. Zła przepowiednia, odpowiedziała. Głupstwo. Odparł Stepan Arkadiewicz. Przyjechałaś, a o to chodziło mi bardzo. Nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak ja liczę na ciebie. Czy dawno znasz już Wrońskiego? Zapytała. Dość dawno. Czy wiesz, spodziewamy się, że ożeni się z Kitty. Tak? Cicho odezwała się Anna. Teraz zacznijmy rozmawiać o tobie, dodała po chwili, potrząsając głową, jakby chciała odpędzić coś natrętnego, co jej dokucza i co uważa za zbyteczne. Jak stoi cała twoja sprawa? Odebrałam twój list i zaraz przyjechałam. W istocie, cała ma nadzieja leży w tobie. Opowiedz mi więc wszystko. Stepan Arkadiewicz zaczął opowiadać. Gdy dojechali do domu, Obłoński pomógł siostrze wysiąść, uścisnął ją za rękę i poszedł do biura. Rozdział dziewiętnasty. Anna weszła do saloniku, w którym siedziała doli z rumianym pulchnym chłopczykiem, obecnie już podobnym do ojca. Matka odbywała z synem lekcję francuskiego czytania. Chłopiec czytał i bezustannie, kręcił w ręku i starał się oderwać guzik, zaledwie już trzymający się kurtki. Matka parę razy odejmowała mu rękę, lecz pulchna rączka znów brała za guzik. Wreszcie matka oderwała guzik i schowała go do kieszeni. Grysza, trzymaj ręce przy sobie. Strofowała go i znów zaczęła robić kołdrę, którą zawsze robiła w ciężkich dla siebie chwilach życia. Palce jej nerwowo poruszały szydełko. Chociaż Doli wczoraj kazała powiedzieć mężowi, że przyjazd siostry jego nic ją nie obchodzi, lecz pomimo to kazała dla niej wszystko przygotować i z niecierpliwością oczekiwała na przyjazd bratowej. Doli była zupełnie przybitą i pognębioną swym nieszczęściem. W każdym razie jednak pamiętała, że Anna była żoną jednej z petersburskich figur i petersburską dam. I dzięki temu nie zrobiła tego, co zapowiedziała mężowi. To jest nie zapomniała o przyjeździe bratowej. A zresztą Anna nic nie winna, mówiła Doli. Od niej nie doznałam nigdy nic złego. Owszem, dawała mi zawsze dowody swej przyjaźni i życzliwości. Co prawda, o ile przypominała sobie wrażenie, jakie wywarł na niej pobyt w Petersburgu u Kareninych, to dom ich nie podobał się jej. W całym składzie ich życia rodzinnego dawało się odczuwać coś fałszywego. Lecz dlaczego ja mam jej nie przyjmować? Niech tylko nie myśli mnie pocieszać, myślała Doli. Wszystkie te pocieszania, nauczania, przebaczania chrześcijańskie, o wszystkim tym już tysiąc razy myślała mi wszystko, to na nic się nie zda. Przez te parę dni Doli była wciąż sama z dziećmi. Mówić o swym nieszczęściu nie chciała, a będąc tak nieszczęśliwą, o niczym innym mówić nie mogła. Wiedziała, że w ten lub inny sposób wypowie Annie wszystko. I cieszyła ją ta myśl, że wypowie wszystkie swe zmartwienia. To znów irytowała ją konieczność rozmawiania o swym poniżeniu z Anną, z jego siostrą i słuchania od niej z góry już obmyślonych frazesów, pełnych rad i pociechy. Oczekując Anny lada chwila i ciągle spoglądając na zegar, Doli, jak to zdarza się często, przepuściła te właśnie chwilę, w której gość przyjechał i nie słyszała wcale dzwonka. Gdy usłyszała szelest sukni i lekkie kroki, i gdy obejrzała się, na zmęczonym jej obliczu, mimo woli, zupełnie odbiła się nieradość. Lecz zadziwienie. Po chwili wstała i ucałowała bratową. Jużeś przyjechała? rzekła, witając się z nią. Doli, jak mnie to cieszy, że cię widzę. I Ja się cieszę bardzo, odrzekła doli, uśmiechając się lekko i starając się ze spojrzenia Anny domyślić, czy bratowa już wie wszystko. Zapewne wie, pomyślała, zauważywszy wyraz współczucia w oczach Anny. Chodźmy, zaprowadzę cię do twego pokoju. Mówiła, chcąc o ile możności oddalić chwilę stanowczej rozmowy. To Grysza? Hm, mój Boże, jak on urósł, rzekła Anna, całując siostrzeńca i patrząc się ustawicznie na Doli i po chwili rumieniąc się cała. Pozwól mi zostać tutaj. Zaczęła zdejmować chustkę, kapelusz i zaczepiwszy nim promień swych czarnych, wijących się włosów, kręcąc głową, odczepiała zaplątany lok. Jaśniejesz szczęściem i zdrowiem, odezwała się Doli prawie z zazdrością. Ja? Tak, tak odpowiedziała Anna. Ach, mój Boże, Tania, rówieśnica mego seriozy, zawołała widząc biegającą do pokoju dziewczynkę i wzięła ją na ręce i zaczęła całować. Śliczna dziewczynka, śliczna, pokaż mi wszystkie dzieci, moja kochana. Anna zaczęła wyliczać wszystkie dzieci, pamiętając nie tylko ich imiona, lecz i wiek każdego z dzieci. Jego usposobienie, choroby, przez które przechodziło. I Doli nie mogła nie być jej wdzięczna za to. Chodźmy więc do nich, odezwała się. Szkoda tylko, że wasia śpi już teraz. Wróciwszy od dzieci, znalazły się same w salonie, dokąd po chwili przyniesiono kawę. Anna wzięła taczkę, lecz zaraz ją postawiła. Doli, odezwała się. On już mi wszystko powiedział. Doli popatrzyła chłodno na Annę, oczekując na frazesy pełne udanego współczucia. Lecz Anna nie odezwała się z niczym w tym rodzaju. Doli, moja najukochańsza, rzekła. Nie chcę ci nic mówić na jego obronę i nie chcę pocieszać cię, gdyż nie mogę. Lecz, kochanko moja, żal mi cię, żal szczerze. Spoza gęstych rzęs, zbłyszczących jej oczów, pokazały się łzy. Siadła bliżej bratowej i ujęła jej dłoń swą drobną, energiczną rączką. Doli nie odsunęła się od niej, lecz twarz jej nie zmieniła swego wyrazu. Nikt pocieszyć mnie nie może. Dla mnie wszystko już straconym. Wszystko uważam za przepadłe. Jak tylko Doli powiedziała to, wyraz twarzy jej zmiękł. Anna ujęła suchą, chudą rękę Doli, pocałowała ją i rzekła: Lecz Doli, co robić? Co robić? Trzeba przecież pomyśleć, jak należy postąpić, aby wyjść z tego strasznego położenia. Wszystko już skończone, odrzekła Doli. Domyślasz się zapewne, że najprzykrzejszym jest dla mnie, iż porzucić go nie mogę, gdyż skrępowana jestem dziećmi. Z nim zaś żyć również nie mogę. Sam widok jego sprawia mi przykrość. Doli, kochanko moja, on powiedział mi wszystko, lecz chciałabym dowiedzieć się również o wszystkim od ciebie. Opowiedz mi, jak to było. Doli pytająco popatrzyła na nią. W oczach Anny znać było szczere współczucie i życzliwość. Dobrze, odezwała się nagle Doli. Opowiem ci wszystko z samego początku. Wiesz dobrze, jak wyszłam za mąż? Z wychowaniem, jakie mi dała mamą, byłam nie tylko naiwną, ale i głupią. Nie wiedziałam o niczym. Powiadają, jak wiesz, o tym, że mężowie opowiadają żonom o swym przeszłym życiu. Lecz Stepa tu się poprawiła. Stepan Arkadiewicz nic mi nie powiedział. Nie uwierzysz mi może, lecz dotąd wciąż myślałam, że jestem jedyną kobietą, którą. ze złudzeniem tym przeżyłam lat osiem. Wierz mi, że nie tylko nie podejrzewałam go o zdradę, lecz uważałam ją nawet za niemożebną, i nagle wyobraź sobie, z takimi jak moje pojęciami dowiedzieć się o wszystkim. O tych wstrętnych, chciej mnie tylko zrozumieć, byłam głęboko przekonaną o swym szczęściu, nagle mówiła dalej Doli, wstrzymując łkania. Odebrałam list. List, pisany przez niego do kochanki, do guwernantki mych dzieci. Doprawdy to już było zanadto wielkim nieszczęściem dla mnie. Doli wyjęła z pośpiechem chustkę z kieszeni i ukryła w nią twarz. Mogłabym zrozumieć jeszcze chwilowe zapomnienie się, zaczęła znów mówić po chwili milczenia. Lecz oszukiwania mnie tak przebiegle, z takim obmyśleniem wszystkich szczegółów, i z kim? Być zarazem moim mężem i jej? Nie możesz sobie wyobrazić. Rozumiem. Rozumiem cię, kochana Doli uspokajała ją anna ściskając Doli za rękę i czy myślisz że on zdaje sobie sprawę z całego ogromu mego nieszczęścia mówiła dalej doli wcale nie jest w najlepszym humorze i nic mu nie brakuje co to to nie przerwała jej anna znać po nim że jest przybity mi że żałuje czy on może żałować przerwała znów doli spoglądając bacznie na bratową może ja znam go dobrze przykro mi było doprawdy patrzeć na niego znamy go przecież obydwie jest dobrym, lecz dumnym, a teraz czuje się tak upokorzonym. Najwięcej wzruszyło mnie, Anna zgadła dobrze, czym najwięcej podziała na Doli. Że męczy go wstyd przed dziećmi. I że kochając Ciebie, tak, tak, kochając Ciebie najwięcej w świecie, przerwała prędko chcąc jej zaprzeczyć Doli. Wyrządził ci taką przykrość. Nie, nie, ona mi nie przebaczy, powtarzał ciągle. Doli była zamyśloną i nie patrzyła na bratową. Z uwagą jednak słuchała słów jej. W istocie rozumiem, że położenie jego jest przykrym. Lecz zawsze kto jest winnym cierpi więcej niż ten, kto nie poczuwa się do żadnej winy, rzekła. Lecz sama powiedz, czy mogę mu przebaczyć? Czy mogę być znowu jego żoną? Po niej? Pożycie z nim będzie dla mnie obecnie męką, dlatego że cenię swą przeszłą miłość ku niemu. Łukanie nie dało jej dalej mówić. Lecz jakby naumyślnie za każdym razem, gdy Annie udało się zmiększyć gniew jej, Doli znowu zaczynała mówić o tym, co ją najwięcej rozdrażniało. Ona przecież jest młodą i ładną, mówiła. Wiesz przecież, Anno, komu poświęciła mą urodę i młodość? Jemu, jego dzieciom. Wszystko mu służyła mi na służbie tej wszystko straciła, mi ma się rozumieć, że obecnie młode, pierwsze, lepsze stworzenie jest mu stokroć przyjemniejszym. Na pewno nieraz rozmawiali między sobą o mnie, lub co gorzej, pomijali mnie zupełnym milczeniem. Pojmujesz ty to? W oczach Doli znowu błysnęła nienawiść. I po tym wszystkim będzie mi mówił? Mam mu może wierzyć? Nigdy w życiu! Skończyło się już wszystko, co było moją pociechą, nagrodą za pracę, za cierpienia moje. Czy wierzysz mi? Przed chwilą uczyłam grysze, przedtem było to dla mnie przyjemnością, a teraz męczarnią. Po co mam pracować? Po co trudzić się? Po co mam myśleć o dzieciach? Czuję, że zmieniłam się cała i że zamiast miłości mam tylko żal. Żal głęboki do niego. Ja bym go zabiła i doli, kochaneczko, rozumiem dobrze. Nie męcz się na próżno. Do tego stopnia jesteś przybitą i rozdrażnioną, że na wiele rzeczy zupełnie fałszywie zapatrujesz się. Doli nic nie odpowiedziała i obydwie milczały parę minut. Pomyśl, Anno, co mam robić? No, pomóż mi. Myślałam już dużo nad tym i nic wymyślić nie mogę. Anna również nie mogła nic wymyślić, lecz gorąco współczuła każde słowo bratowej. Powiem ci tylko, że jestem jego siostrą odezwała się Anna. Znam jego charakter, tę łatwość, z jaką zapomina o wszystkim i z jaką potem żałuje swego błędu. On nie wierzy samemu sobie i nie rozumie teraz, jak mógł tak postąpić, jak postąpił. Nie, on rozumie i rozumiał przerwała jej Doli lecz ja zapominasz o mnie. Czyż mnie to może przynieść jakąkolwiek ulgę? Pozwól, przyznaję ci się, że gdy on mi mówił o tym, to nie zdawała sobie jeszcze dokładnie sprawy z tego położenia. Myślałam wtedy tylko o nim i o tym, że rodzina cała może na tym ucierpieć. Żal mi go było w istocie, lecz porozmawiawszy z tobą, ja jako kobieta widzę zupełnie co innego. Widzę twe cierpienia i nie mogę nie powiedzieć ci, że serdecznie żal mi cię doli. Moja kochana, pojmuję najzupełniej twą boleść. Nie wiem tylko. Nie wiem. Nie wiem, ile w głębi serca masz miłości dla niego. Powinnaś wiedzieć, że masz jej tyle, żeby mu przebaczyć. Jeśli masz, to przebacz. Nie, odpowiedziała Doli. Lecz Anna nie dała jej mówić i raz jeszcze pocałowała ją w rękę. Znam ludzi lepiej niż ty, rzekła. Znam ludzi w rodzaju Stewy i znam ich zapatrywania się na te rzeczy. Powiadasz, że Steve rozmawiał z nią o tobie. To nieprawda. Ci ludzie bywają niewiernymi małżonkami, lecz ognisko domowe i żona są dla nich świętością. Pogardzają oni zawsze trochę tymi kobietami i dlatego też kobiety te nie przeszkadzają rodzinie. Mężczyźni nakreślają niedostrzegalną linię graniczną pomiędzy rodziną a nimi. Nie rozumiem tego, ale wiem, że tak jest. Tak, lecz on całował ją, pozwól po doli. Widziałam Steve, gdy kochał się w tobie. Pamiętam te czasy, gdy przyjeżdżał do mnie i płakał, opowiadając o tobie. Byłaś wtedy dla niego czymś poetycznym i niedoścignionym. Wiem również dokładnie, że czym dłużej trwało wasze pożycie, tym większą świętością stawałaś się dla niego. Śmialiśmy się nieraz z niego, gdy co chwila powiadał, Doli to kobieta godna podziwu. Ty zawsze była bóstwem dla niego i wciąż nim jesteś, a to chwilowe zapomnienie, lecz jeśli to zapomnienie będzie się powtarzać, moim zdaniem nie powtórzy się już nigdy. Przypuśćmy, lecz ty, czy przebaczyłabyś? Nie wiem. Nie mogę wydawać sądu co do tego. Nie mogę, odpowiedziała po krótkim namyśle Anna. Po chwili jednak, zważywszy na okoliczności, dodała. A zresztą mogę, mogę, mogę. Tak, ja bym przebaczyła. Nie byłabym może dla niego taką samą jak przedtem, lecz przebaczyłabym. Przebaczyłabym szczerze, jak gdyby nigdy nic przedtem nie było. Ma się rozumieć? Przerwała jej z pośpiechem doli, która zdawała się wypowiadać myśl, jaka jej nieraz przychodziła do głowy. W przeciwnym razie nie byłoby to przebaczeniem. Jeżeli przebaczać, to już zupełnie. Chodźmy, zaprowadzę cię do twego pokoju, rzekła, wstając i obejmując Annę. Cieszę się bardzo, moja kochana, żeś przyjechała. Zaraz mi się znacznie lżej zrobiło. A rozdział dwudziesty. Cały ten dzień Anna spędziła w domu. Jest tu Obłońskich i nikogo nie przyjmowała. Chociaż parę znajomych osób, które już miały czas dowiedzieć się o jej przyjeździe, chciało jej zaraz złożyć wizytę. Anna całą przedowiednią porę spędziła w towarzystwie Doli i dzieci. Posłała tylko bilet do brata, w którym prosiła, aby koniecznie na obiad przyjechał do domu. Przyjeżdżaj, Bóg jest miłosierny, pisała. Obłoński był na obiedzie w domu. Rozmowa przy stole toczyła się ogólna i Doli, zwracając się do męża, mówiła mu ty czego przedtem nie robiła. W stosunkach ich dawała się odczuwać pewna oziębłość, lecz nie było już mowy o rozłączaniu się. I Stepan Arkadiewicz widział, że rozmówienie się i pogodzenie z żoną jest morzebnym. Zaraz po obiedzie przyjechała Kitty, która znała już Annę Arkadiewnę. Bardzo mało co prawda i jechała teraz do siostry z pewną obawą, jak ją przyjmie ta petersburska, wielkoświatowa dama, o której wszyscy odzywali się z takim uznaniem. Kitty zaraz spostrzegła, że podobała się Annie Arkadiewnie. Anna widocznie zachwycała się jej urodą i młodością, i nie zdążyła opatrzyć się, jak nie tylko uczuła się pod jej wpływem, lecz zobaczyła, że zakochała się w niej do tego stopnia, do jakiego zdolne są zakochać się młode panny w starszych, zamężnych kobietach. Anna nie wyglądała na światową damę i na matkę ośmioletniego syna. Gdyby niepoważny chwilami smutny wyraz oczu, który tak uderzał i pociągał ku sobie Annę ze względu na agentką kibić pełną wdzięku, na ożywienie malujące się na jej twarzy i przebijające się to w uśmiechu, to w spojrzeniu, można by łatwiej było wziąć za dwudziestoletnią pannę niż za mężatkę. Kitty czuła, że Anna była zupełnie szczerą i że nic nie ukrywała. Lecz czuła również, że w duszy Anny był drugi doskonalszy świat, pełen uczuć niedostępnych dla niej, uczuć poetycznych. I zagadkowych. Po obiedzie, gdy doli wyszła do swego pokoju, Anna wstała od stołu i podeszła do brata zajętego właśnie zapaleniem cygara. Steve, odezwała się, migając na niego wesoło i pokazując mu oczyma na drzwi. Idź i niech ci Bóg dopomaga. Stepan Arkadiewicz zrozumiał siostrę, rzucił cygaro i wyszedł. Po wyjściu Stepana Arkadiewicza Anna siadła znów na kanapie, gdzie zaraz otoczyły ją dzieci. Dzieci, może dlatego, że wiedziały, że matka lubi tę ciotkę, może zaś dlatego, że instynktownie odgadywały w niej nadzwyczajną dobroć, garnęły się bardzo do Anny i dwoje starszych, a za ich przykładem i młodsze, przed obiadem jeszcze podeszły do ciotki i na chwilę nie opuszczały jej. Urządziły sobie nawet zabawkę polegającą na tym, aby siedzieć jak najbliżej ciotki, dotykać się jej, trzymać jej drobną rękę, całować ją, bawić się jej pierścionkami lub przynajmniej dotykać się jej ubrania. – Siądźmy tak, jak siedzieliśmy przedtem – rzekła Anna, siadając na dawnym miejscu. I znów Grysza wsunął główkę pod ramię ciotki i przytulił się do jej ubrania. Twarzyczka jego rozjaśniła się uśmiechem pełnym dumy i szczęścia. – Kiedyż więc odbędzie się ten bal? – zapytała Anna Kitty – w przyszłym tygodniu i będzie to ładny bal. Będzie to jeden z tych balów, na których zawsze bywa wesoło. A czy są takie, na których zawsze bywa wesoło? Zapytała Anna z lekką ironią w głosie. Są. U Bobroszczewek zawsze bywa wesoło, u Nikitinicy również, u Mieszkowych zaś zawsze nudno. Czy pani nie zauważyła tego? Nie, moja duszko. Dla mnie minęły już te czasy, gdy na balach bywało mi wesoło. Odpowiedziała Anna. I Kitty ujrzała w jej oczach ten drugi świat, który był dla niej niedostępnym. Dla mnie są tylko takie, na których bywa mi mniej przykro i nudno. Jak to może być, aby pani nudziła się na balu? Dlaczego ja nie mam się nudzić? zapytała Anna. Kitty spostrzegła, że Anna wiedziała, jaką odpowiedź otrzyma. Dlatego, że pani jest zawsze najładniejszą. Twarz Anny, która rumieniła się zwykle bardzo łatwo, pokryła się rumieńcem. Po pierwsze, nigdy odrzekła. A po drugie, gdyby nawet tak było, to co mi z tego przyjdzie? Ale pani pojedzie na ten bal? Zapytała Kitty. Zapewne trudno mi będzie odmówić. Masz, daj to sobie, rzekła do Tani, która ściągała jej z białego, cienkiego na końcu palca luźno siedzący pierścionek. Będę bardzo rada, jak pani pojedzie, gdyż chciałabym bardzo widzieć panią na balu. Gdy już wypadnie mi koniecznie być na tym balu, pocieszać się będę tą myślą, że robię pani przyjemność. Grysza, mój kochany, nie targaj mnie. One i tak już są potargane. Zawołała na malca, poprawiając pukiel włosu, w którym bawił się Grysza. Wyobrażam sobie panią na balu w liliowej sukni. Dlaczego koniecznie w liliowej? Z uśmiechem zapytała Anna. No dzieci, idźcie już sobie. Czy słyszycie? Miss Hall woła was na herbatę. Odezwała się, odsuwając od siebie dzieci i polecając im iść do jadalnego pokoju. A ja wiem, dlaczego pani życzy sobie, abym była na balu. Liczy pani wiele na ten bal i dlatego marzeniem pani jest, aby wszyscy byli na nim i przyjmowali udział w jej szczęściu. Skąd pani wie o tym? Doprawdy tak jest. Jak to dobrze być w wieku pani, mówiła dalej Anna. Pamiętam i znam tę błękitną mgłę, w rodzaju tej, która okrywa szczyty gór w Szwajcarii. Mgła, która pokrywa wszystko w tym najszczęśliwszym okresie, w ciągu którego kończą się dni dzieciństwa, i to ogromne koło pełne wesela i szczęścia, przemienia się w coraz to węższą, a węższą dróżkę. Wam filadę tę wkracza się zarazem wesoło i z obawą, choć wydaje się i promienistą, i wspaniałą. Któż bo przez to nie przechodził? Kitty słuchała w milczeniu, uśmiechając się. W jakiż sposób ona przeszła przez to? Chciałbym wiedzieć co bądź o jej zakochaniu się. Pomyślała, przypominając sobie niezbyt poetyczną postać Aleksieja Aleksandrowicza, męża Anny. Wiem już trochę. Steve mi mówił i winszuje pani. Mnie on się podobał bardzo, mówiła dalej Anna. Spotkałam się z Wrońskim na kolei. Tak? To on był na dworcu? zapytała Kitty, rumieniąc się. Cóż Steve mówił pani? Steve wygadał przede mną wszystko. Ja byłabym bardzo rada. Wczoraj jechałam z matką Wrońskiego. Krabina przez całą drogę opowiadała mi o nim. Jest on jej faworytem. Wiem, że matki bywają stronne, lecz. Cóż matka jego opowiadała pani? Bardzo wiele. Wiem, że kocha go bardzo. W każdym razie jednak widać po nim, że ma w sobie coś rycerskiego. Opowiadała mi na przykład, że chciał oddać cały swój majątek bratu, że w dzieciństwie jeszcze odznaczył się czymś nadzwyczajnym. Zdaje się, że wyratował z wody jakąś kobietę. Jednym słowem, bohater. – rzekła Anna, uśmiechając się i przypominając sobie o tych dwustu rublach, które Wroński dał na stacji. Anna jednak nie opowiedziała o tych dwustu rublach, gdyż sama sobie nie zdawała sprawy, dlaczego wspomnienie o tej ofierze jest jej nieprzyjemnym. Pomyślała się, że w tym było coś, co dotyczyło jej i co nie powinno było mieć miejsca. – Hrabina prosiła mnie bardzo, abym u niej była – mówiła Anna. – Zrobię to z przyjemnością i jutro zaraz pojadę do niej – Dzięki Bogu Steve dość długo bawi w gabinecie, udoiły, dodała po chwili zmieniając przedmiot rozmowy i podniosła się z kanapy. Kitty zdawało się, że Anna jest z czegoś niezadowoloną. Ja pierwej. Ja, ja. wołały dzieci, przybiegając znów po wypiciu herbaty do ciotki. Wszystkie razem, zawołała Anna, śmiejąc się i podbiegając ku nim, po czym objęła je rękoma i przewróciła na kanapę całą kubkę rozbawionych i zachwyconych dzieci. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów, dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.